Siemanko, rozwadowskie motocykle. Mamy takiego Junaka 905. Junaczek ma jeszcze gaźnik tutaj. To jest emisja Euro 4. Spełnia tę emisję spalin Euro 4. No i klient go kupił praktycznie, no nie wiem, z tydzień temu. Junak jest nowy. No i jest taki problem, że pali się kontrolka czeku. Po przekręceniu kluczyka. Weź Arek może stopkę, złóż tą boczną, bo tak to nie zapali. No i po zapaleniu też ta kontrolka cały czas się pali, nie gaśnie. Dobra, możesz powstawić na stopce już. Klient tam dodatkowo sobie tutaj kazał założyć taki uchwyt na telefon i taką osłonę baku, żeby mu nie rysowało nowego zbiornika paliwa. No i co? I zaraz będziemy diagnozować ten problem, dlaczego ten czek się pali. Tutaj mam taką karteczkę sobie wydrukowałem, jeżeli chodzi o diagnostykę takiego pojazdu z takim gaźnikiem. Nie podpinamy się komputerem do niego, tylko jest ona taka uproszczona, tak jak widać tutaj na kartce. Mam wypisane ilość mrugnięć, która odpowiada danej usterce. Tu trochę brzydko mi się wydrukowało, są napisane czynności, jakie trzeba wykonać. I co, my się zaraz zajmiemy tym problemem i zaraz pokażę, jak już ten czek się nie będzie palił. Wracamy po chwili, pokażę wam teraz, jak to wygląda. Że kontrolka teraz już gaśnie. Ogólnie to jest takie sprawdzanie tutaj po przekręceniu kluczyka. Jak przekręcimy kluczyk, kontrolka teraz się zgasła, zapaliła. Teraz po odpaleniu ona się chwilę świeci, no i teraz tak jak widać zgasło, tak? Kontrolka już nie pali. Dobra, gasimy pojazd, sprawdzimy to jeszcze raz, przejedziemy się po placu, zobaczymy, czy kontrolka się nie zapala. Jeszcze raz i dzwonimy do klienta. Siemanko, pozdrawiam, subskrybujcie kanał. Dzięki bardzo. Pojazd ma 71 km, tak jak widać. Mam właśnie książkę tutaj gwarancyjną, jeżeli chodzi o tego Junaka 905. To wygląda tak, dosyć dużo informacji tutaj mamy. Natomiast klient nam to przywiózł, tutaj taką notatkę zamieściliśmy co do tego, co było zrobione w tym pojeździe i przy jakim przebiegu i kiedy. Natomiast tutaj w tej książeczce powinna być przez dealera zamieszczona taka tutaj, na pewno powinien być wbity przegląd zerowy, to tutaj powinno być wypełnione, a co najlepsze, że nie jest wypełniona ta karta identyfikacyjna pojazdu, nie jest odesłana do importera, co samo przez siebie wskazuje na to, że to jest, że ten pojazd nie ma gwarancji, więc to powiemy też właścicielowi, żeby sobie to załatwił. Tak to wygląda. Tu mamy jeszcze taką angielską książkę. Dobra.